cieszę, że dostałam to pisanie do Państwa i bardzo się cieszę, że Nowoczesna w Świdnicy jest i funkcjonuje. Jesteśmy na początku naszej drogi, ale wynika z tego, że jesteśmy pierwszą kadencją w Sejmie, to wszystko Państwo z pewnością wiedzą. Jesteśmy 20 tygodni w Sejmie, mamy 18,5 na Nowym Śląsku. Myślę, że to jest dobry wynik i przy tym tempie geometrycznym dosyć jest szansa, że niebawem będzie nas naprawdę sporo i są to ludzie bardzo wartościowi. Każdy jest indywidualnością w swoim zakresie, natomiast wspólnie razem tworzymy dużą, mocną siłę, która chce się przeciwstawić rządom, które są w tym momencie, które były 4 lata temu i tak dalej. W związku z powyższym wierzę w to, że siła, energia to jest to, co pozwoli nam wygrać przyszłe wybory. To, czym zdecydowanie Nowoczesna różni się od innych partii politycznych, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czy z przekazów medialnych, czy z osobistych jakichś doświadczeń i kontaktów, to, że i w kampanii wyborczej, i teraz nie obiecujemy tak zwanych działań. W naszej kampanii wyborczej opadliśmy się na tym, że rozmawiamy z Państwem, że spotykamy się, rozmawiamy, postawiliśmy taki indywidualny kontakt. Bo w naszym odczuciu posłowie to reprezentanci obywateli. Państwo ma służyć temu, żeby kształtować pewne relacje, żeby tworzyć prawo, które będzie pozwalało na rozwój gospodarczy, żeby wspierać osoby, które sobie nie bardzo radzą w funkcjonowaniu w tym państwie. Służba zdrowia, która jest obowiązkowa. Natomiast dziś widzimy, też przed wyborami widzieliśmy, że dotychczasowa władza skupiała się na władzy, na nepotyzmie, na przejmowaniu stołków, na tych wszystkich rzeczach, z którymi po prostu nie chcemy mieć nic wspólnego, jak tego się odcinamy grubą kreską. Chciałabym Państwu powiedzieć, że znaleźliśmy się w dość specyficznej sytuacji historycznej. 8. kadencja Sejmu, w której się znajdujemy, jest kadencją, która ćwiczy nie tylko na posłach, ale też przede wszystkim na wszystkich obywatelach dużo wytrwałości i dyskusji na temat bardzo fundamentalnych kwestii, takich jak demokracja, takich jak wolność słowa, takich jak równe prawa. I te wszystkie po kolei rzeczy wymienione, ale też mnóstwo innych, pokazuje, że niestety władza i obecna partia rządząca swoimi ustawami trochę próbuje zawładnąć to wszystko na własność. Nowoczesna absolutnie nie będzie się z tym zgadzać. Mamy też świadomość tego, co często jest wymieniane, że jest nas tylko 28, ale proszę pamiętać, że to jest 28, dziś już 29 posłów, którzy z całą swoją energię, całe swoje doświadczenie poprzednie, pozasejmowe, skupiają w tym momencie na tym, żeby poprawić sytuację w Polsce. To jest nie tylko kwestia obrony Trybunału Konstytucyjnego, chociaż jest ona tutaj bardzo ważnym, kluczowym tematem, bo bez Trybunału Konstytucyjnego Sejm może uchwalać dowolne uchwały, dowolne uchwały, które będą godzić w nasze podstawowe prawa i obowiązki, które daje nam Konstytucja. A Konstytucja jako podstawowy dokument, który reguluje wszystkie nasze prawa i obowiązki w kraju, powinna być bezdyskusyjnie przestrzegana. To, co chcemy przez najbliższe 3 lata, to zdecydowanie chcemy pilnować, żeby jednak demokracja była takim prawem nadrzędnym. Państwo prawa musi w Polsce funkcjonować. Bez tego możliwe jest zbudowanie, zrobienie kroku w przód. Będzie biuro w Świdnicy? Tak, będzie biuro w Świdnicy. Mogę powiedzieć, że mam jedno dyplomackie. Mogę już oficjalnie mówić. Tak. Uzgodniliśmy z miastem, będzie to oprogramowane od miasta. Potrzebujemy jeszcze chwili, żeby zrobić tam mały remont, ponieważ poprzedni właściciel będzie zupełnie inną działalność gospodarczą. To nie chcę, to jest nasz trybunalski. Paszkecie. To ładnie się nosi w paszkecie. Ale jest śliczne. W dobrym miejscu. Myślę, że będzie to miejsce, chciałabym, żeby to było miejsce, gdzie będzie mógł każdy przyjść.